gość Radia Zachód. Krzysztof Bałuch, dzień dobry. Dziś rozmawiamy nie w zielonogórskim studiu Radia Zachód, a w biurze posła do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Moim gościem jest Witold Pal, grupa Europejskiej Partii Ludowej, Chrześcijańscy Demokraci, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Każdy poseł ma biuro, jedno w Strasburgu, drugie w Brukseli, inne w swoich okręgach wyborczych w kraju. Czyli praca europosła to chyba takie nieustające się przemieszczanie z Francji do Belgii, z Belgii do Polski. Można się przyzwyczaić? Trzeba, bo też głosowania, które nam towarzyszą nie tylko na posiedzeniach plenarnych w Strasburgu, ale i także na komisjach, wymagają często nie tylko obrony czy ochrony tych wspólnych, już ustalonych celów w ramach partii, w ramach Europejskiej Partii Ludowej, ale przede wszystkim ochrony interesów Polek i Polaków, a więc naszych narodowych spraw. Platforma Obywatelska ogłosiła już swoje listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość ma ogłosić w sobotę. W tej kadencji to ugrupowanie miało 27 mandatów, mówię o PiS-ie, a Koalicja Obywatelska 16. Będą zmiany pana zdaniem? Tak, liczymy na sukces. Prosimy oczywiście o wsparcie z dużą pokorą. Też wierzymy, że pójście trzecią drogą naszego partnera tutaj w Europejskiej Partii Ludowej, a więc PSL-u, wraz z partią Szymona Hołowni na odrębne listy, no da ten efekt synergii, a więc da lepszy rezultat dla opozycji dawnej demokratycznej, a w tej chwili koalicji 15 października i że będziemy tą wiodącą grupą w Parlamencie Europejskim, a więc będziemy skutecznie pilnować spraw Polski. Widziałem pana na listach numer 4 w zachodniopomorskim i lubuskim, to jest jeden okręg. Będzie trudna walka o to, żeby zdobyć mandat. Tak, ale to jest, pamiętajmy, proszę zauważyć, zawsze mówię delegacja, zawsze mówię o grupie, a więc to jest gra drużynowa. Chodzi o to, żeby mieć poparcie jak największej liczby wyborców po to, aby mieć takie sukcesy, jak nam udało się w ciągu dosłownie paru miesięcy uzyskać. To jest to przyrzeczenie i pierwsze wpłaty 600 ponad miliardów złotych dla Polski. To są te pieniądze, które leżały od dawna i którymi PiS właściwie się nie interesował, będąc w kontrze do Parlamentu Europejskiego, będąc w kontrze do demokratycznych zasad funkcjonujących w strukturach Unii Europejskiej. Po prostu był obrażony na wszystkich i wszystko. Nie podejmował żadnej ważnej tematyki. Robił bardzo poważne błędy. Będziemy o tym mówili w trakcie kampanii. Co pana prywatnie motywuje do tego, żeby startować w wyborach? No dokładnie to. Znaczy, musimy wyrównywać szanse. Czyli widzę wyraźnie, jak skutecznie potrafią inne państwa zarządzać środkami z Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że dostajemy olbrzymie pieniądze z Unii, więcej niż wynoszą nasze składki. Te pieniądze są nam niezwykle potrzebne, szczególnie na poziomie samorządów. Bardzo wiele rozpoczętych inwestycji, które nie mają do tej pory, czy nie miały zagwarantowanego wkładu unijnego, to są inwestycje w ochronę zdrowia, w ochronę środowiska, w szkolnictwo, przede wszystkim w te rzeczy, ale także, co jest bardzo ważne, w technologię i, co bardzo ważne obecnie, w obronność. W czasie tej ostatniej sesji Unia Europejska aktywowała mechanizm reagowania kryzysowego w reakcji na ingerencję Rosji. Rosja, jak czytałem w uzasadnieniu, od dłuższego czasu sieje dezinformacje i manipulacje, by siać podziału między różnymi państwami Unii i obrzydzać trochę tę Unię członkom czy obywatelom różnych krajów. Czy to cokolwiek pomoże, czy nie jest już za późno na tego rodzaju akty? O, na pewno nie, dlatego że ten sygnał, który już poszedł po Brexicie, bardzo wyraźnie pokazał, że za stosunkowo nieduże pieniądze Rosja potrafi sporo namieszać w głowach Europejczyków. Więc gra takim populizmem, nieprawdziwymi informacjami,
źle się może skończyć dla budowania silnej Europy, dla budowania naszego bezpieczeństwa. O to Rosjanom chodzi. Robią to, podkupując często wiele środowisk, przekazując nawet wprost, mówimy tutaj o partii, z którą PiS się przyjaźnia, więc o partii Marine Le Pen, o grupach dużych, między innymi Salviniego z Włoch, które no, współpracują z PiS-em. I tamte wpływy rosyjskie, kupowane za łapówki, bardzo wyraźnie widać. Nie ma na to naszej zgody. Sposób reakcji, w jaki sposób ewentualnie może Unia Europejska, mogą poszczególne państwa reagować na tę sytuację? To szereg instrumentów. Przede wszystkim zaangażowanie Europolu, a więc też tych sił, które są odpowiedzialne w ramach także struktur wspólnych europejskich za bezpieczeństwo wewnętrzne. To jest koordynacja na poziomie również tych instytucji wspierających, żeby dokonać selekcji, tak jak teraz mieliśmy to do czynienia z ustaleniem osób, które dosłownie szpiegowały, nie tylko lobbowały, ale szpiegowały na rzecz Rosji. To dotyczyło asystentów i osób z Grecji, z Włoch i ostatnio no, zgoda na uchylenie immunitetu łotewskiej parlamentarzystki, która właśnie dla Rosjan pracowała. Ale to przede wszystkim budowanie wspólnego, bardzo mocnego przekazu i nasza aktywność wśród wyborców mówiąca o tym, że standard życia będzie ulegał poprawie. I co nie leży w interesie Rosji, która pozostaje w tyle i wie, że tylko wywołując konflikt zbrojny, jak widzimy również przy naszej wschodniej granicy, może spowodować, że tamte autokratyczne rządy pozostaną. A więc mówienie bardzo otwartym tekstem, mamy dzisiaj zimną wojnę i musimy rzeczywiście przygotować się tutaj do tej wojny, bardzo konkretnie współdziałając ze sobą. Uchwały w Unii Europejskiej zapadają wieloetapowo. Najpierw trzeba uzyskać konsensus pomiędzy 27 krajami. Jest Komisja Europejska, jest przywódcy Unii Europejskiej, są ministrowie, ale mimo to w przypadku na przykład Zielonego Ładu coś zazgrzytało. Rolnicy w różnych krajach zaczęli protestować. Jak do tego dochodzi, że mimo takich dużych konsultacji, mimo tych wszystkich uzgodnień, nie wszystko da się tak czysto i zgodnie z oczekiwaniami społecznymi załatwić? No, po pierwsze, to musimy powiedzieć o hipokryzji, jaka towarzyszy PiS-owi. Pamiętajmy, że 2019 rok, przyjęcie tego programu, który nie wymagał pełnego poparcia, tam jest tylko większość kwalifikowana, bardzo bezkrytycznie przez poprzedni rząd, wychwalany bardzo, bez analizy skutków. Pamiętajmy, że nasze rolnictwo nie może konkurować z zachodnim, że mamy zdecydowanie gorsze ziemie, że ta produkcja jest często w różny sposób wewnętrznie w innych państwach subsydiowana. To też nasze działania, które spowodowały, że Komisja wycofała się z wielu bardzo restrykcyjnych rozwiązań. Sprzątamy po prostu po PiS-ie, przekazujemy część kompetencji dotyczących tej zielonej żywności, ochrony środowiska państwom, rządom narodowym, tak aby to szło już na poziom uzgodnień pomiędzy właśnie rolnikami. Tego zabrakło, rolnicy zostali zaskoczeni, oszukani. I dzisiaj rolą rządu, również wolnych mediów, jest mówić otwarcie jak było. Kto narozrabiał, po kim sprzątamy i jak rozwiązać ten problem. Innym problemem, którym straszą politycy, migracją. Polityka migracyjna Unii do zmiany? Zdecydowanie tak. Pamiętajmy o tym, że pasywność PiS-u, który był obrażony na sam pakiet, nie wchodząc w szczegóły, nie wskazując, że przecież Polska na zasadzie solidaryzmu przejęła zdecydowanie największy ciężar, jeśli chodzi o ten pierwszy etap migracji z Ukrainy, przejęła tą ochronę granic również, jeśli chodzi o Białoruś, ponosiła bardzo duże koszty, że my z tego systemu powinniśmy być relokacji zwolnieni. Ten etap jeszcze jest przed nami, a więc kwestia uzgodnień, na jakich zasadach, jakie państwo ma ponosić koszty związane
z ochroną naszych granic przed terrorystami, przed osobami, które próbują tutaj się dostać nie z przyczyn politycznych, nie są prześladowane, a więc skrócenie terminów na wnioski azylowe, objęcie, nawet prowadzenie 7-dniowych procedur, żeby te osoby zostały sprawdzone, głównie pod kątem, czy nie są zagrożeniem terrorystycznym. A więc po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie jednak sprawiedliwy podział obowiązków pomiędzy państwa, które mogą przyjmować migrantów. Więc to są te zagadnienia, to jest 8 rozporządzeń, które w tej chwili przyjęliśmy i które powodują, że łącznie ten podział ryzyka związanego z migracją będzie przesunięty w sposób sprawiedliwy. Polska poniosła bardzo duże koszty związane z konfliktem na Ukrainie, z ochroną wschodnich granic Unii. W związku z tym uznajemy, że ten system relokacji nie powinien nas dotyczyć i w ten sposób głosowaliśmy. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był poseł do Parlamentu Europejskiego Witold Pal, Grupa Europejskiej Partii Ludowej, Chrześcijańscy Demokraci, Platforma Obywatelska. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.